Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex. Atrakcja mająca na celu dostarczyć radość i rozrywkę zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Magiczne miejsce, które było pierwszą stycznością z radością wielu dzieci. Nikt się jednak nie spodziewał, że w jednej z atrakcji może się wydarzyć koszmarny wypadek, który całkowicie zmieni wizerunek nowej marki. Dzisiaj opowiem wam o atrakcji, która niegdyś była w czołówce Pizzaplexu i była także atrakcją naszego ulubionego Freddy'ego. Dzisiaj opowieść o Freddy Fortress. Przed wydarzeniami Security Breach było o wiele więcej atrakcji w megakompleksie. Od wirtualnej rzeczywistości, po grę w cosplay i odkrywanie scenariuszy ze starych snafów i ulubionych postaci. Większość z nich została zlikwidowana przez właśnie tragiczne wypadki mające tam miejsce. Jedną z takich atrakcji było właśnie Freddy Fortress, czyli gigantyczny labirynt tubowy, który otrzymał maskotkę jak i pracownika w postaci nowego animatronika o nazwie Hubs, który służył tam głównie jako system sanitarny i nawigacyjny. Jego głównym zadaniem było pilnowanie i pomoc dzieciom zagubionym w tunelu, jak i czyszczenie tych tuneli z zarazków. Niektóre tunele były zablokowane przez specjalne lustra stawiane przez Hubsa. Labirynt był również ruchomy, więc nigdy nie posiadał konkretnego schematu, co sprawiało wymóg, żeby takowy animatronik właśnie się tam znajdował. Wejście do niego znajdowało się obok Fast Freddy'ego, czyli innej zamkniętej przed FNAF-em Security Breach lokacji, o której powiemy innym razem. Opisując to wszystko, wydaje się, że nie powinno nic się tam wydarzyć, prawda? Przecież animatronik jest stabilny i nie zrobi krzywdy dzieciom, a nawet wręcz przeciwnie, ma im pomagać. I im pomagał. No cóż, to jest prawda. Ta atrakcja jest bezpieczna, ale Fazbear Entertainment zapomniał o jednym szczególe. Czyli o głupocie dzieci. Tak, ta atrakcja została zamknięta przez właśnie tą głupotę dzieci. Teraz aż przybliżyć tę sytuację, dlaczego głupota dzieci zlikwidowała tak dobrą atrakcję. Pewnego razu Aiden i Jay, czyli dwójka niezbyt mądrych przedstawicieli gatunku ludzkiego, odwiedzając Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex, postanowili udać się do ich ulubionej atrakcji, czyli Fortecy Freddy'ego. Wielkiego systemu rurowego rozciągającego się po całym Pizzaplexie. Fortecy był tylko jeden animatronik, czyli Hubs, służący za ewentualną pomoc medyczną, nawigację lub funkcje sanitarne. Uznali, że będą dla własnej zabawy straszyć dzieci w atrakcji poprzez skakanie na nich z wyższych poziomów lub wyskakując za rogu. Lecz zmienili zdanie po tym, jak dziewczynka im się postawiła i im wytknęła, że są okrutni. Natknęli się wkrótce na Hubsa i postanowili go śledzić. Jakże mądre. Zauważyli, jak ten montuje specjalne lustra, uniemożliwiające przejście do dalszych części lokacji. Więc co zrobili? No zniszczyli je potajemnie i wpadli do basenu z kuleczkami. Robot, spełniając swoją funkcję, chciał ich wydostać z niedostępnej strefy. Ale ci, no zgadnijcie, go zniszczyli. I tym samym zapieczętowali swój los, jak pewnie już się domyślacie. Podczas szukania drogi ucieczki natknęli się na wściekłego animatronika cudzysłów, który zamiast ręki miał ostre pozostałości po swojej dłoni. No ciekawe, co to za animatronik. Zaczęli uciekać i próbowali zintegrować się z ludźmi pozorami. Natknęli się wkrótce na tytułowego Hubsa, a Jay wbił mu nóż w korpus, jeszcze bardziej go niszcząc. Obojga się czołgali w stronę otworu. Zjechali do basenu z piłkami i zauważyli, że animatronik za nimi podążał. Jay schował się w piłkach. Hubs najpierw odciął Jaysowi obie stopy szczypcami. Oszczędzę wam graficznych przedstawień tego. A po chwili zadźgał go, celując twarz i szyję. Zasłużył na to. Aiden wkrótce zauważył, że krąży dookoła, a Hubs blokuje mu przejścia. Stanął przed wielkim oknem i widział, jak małe dzieci się świetnie bawią, a on biega po labiryncie z morderczym i zwłokami swojego najlepszego przyjaciela. Zaczął płakać i wrócił do nieskończonego chodzenia dookoła. Wkrótce jednak konsekwencje dopadły również i go i został zmasakrowany przez robota, który chciał pomóc. Jak widzicie, w tym wypadku to nie jest wina robota, a bardziej wina głupoty ludzkiej. Szczerze, to nie było mi przykro w ogóle. Aiden i Jay zasłużyli na takie zakończenie, w końcu oni sami sobie je napisali, niszcząc tego robota i wchodząc tam, gdzie nie powinni. No cóż,
Miejmy nadzieję, że nie pojawi się kolejne dziecko, co będzie chciało rozwalić jakiegoś robota lub robot... A czekaj. No tak, Gregory. Okej, ale już szedłem z tematu. To by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że przedstawiłem wam skróconą wersję tej atrakcji, jak i historii, jak została zamknięta. Dzięki za oglądanie, zapraszam do subskrybowania tego kanału po więcej takich filmów oraz do następnego. Cześć!